Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją Ewangelii, którą słyszeliśmy tydzień temu o ocaleniu człowieka opętanego w świątyni, kiedy w synagodze został cudownie uzdrowiony człowiek opętany, że Jezus go oczyścił i przywrócił mu wolność. I popatrzmy, tam był mężczyzna w świątyni, tutaj jest kobieta w domu, teściowa Piotra. Co mówią te dwa obrazy powiązane ze sobą? Bóg uzdrawia wszędzie i każdego człowieka. To, co słyszeliśmy tydzień temu, co się wydarzyło w synagodze w Kafarnaum, kiedy Jezus nauczał i ujawnił się demon w jednym z człowieku, to widzimy, że Jezus uzdrawia całą sferę naszego życia duchowego. Dlatego, że ta scena sprzed tygodnia jest symbolem, obrazem naszego życia wewnętrznego, duchowego, naszej relacji do Boga. Wszystko dzieje się w Kafarnaum, w świątyni. Teraz widzimy, że Jezus idzie ze swoimi uczniami najbliższymi, których powołał, Jakuba, Jana, Szymona i Andrzeja, bierze ze sobą, idą do domu Piotra. I oni właśnie, apostołowie, proszą Jezusa, aby uzdrowił teściową Piotra, która leży w gorączce. Mamy tutaj kobietę, która jest w domu. To znaczy, że Jezus uzdrawia nie tylko nasze relacje te duchowe, jak było w świątyni, ale również wchodzi w nasze relacje rodzinne, domowe. To nie chodzi tylko o budynek, o dom. Chodzi o wspólnotę miłości. Że Jezus uzdrawia nasze relacje, więzi małżeńskie, rodzinne. Uzdrawia nas z naszej pychy, z naszych różnych konfliktów, naszych sporów, kłótni, waśni, buty. Jezus przychodzi, aby wszelkie relacje uporządkować w naszym domu rodzinnym, w nas samych. My jesteśmy też domem Boga. Nasze serce, nasze wnętrze jest domem Boga. Teraz gorączka. Otóż, kochani, w teologii biblijnej gorączka nie jest tak sobie chorobą taką sobie, która my dzisiaj też doświadczamy z okazji, prawda, kiedy jesteśmy chorzy, przeziębieni na grypę, to mamy gorączkę. Ale to nie chodzi tylko o gorączkę, jako chorobę. W teologii biblijnej, w Starym Testamencie, mamy dwa fragmenty, które pokazują, czym jest ta gorączka. Warto sobie przeczytać w tym kontekście Księga Kapłańska, rozdział 26, od wiersza 14 do wiersza 16. 26, 14, 16. Księga Kapłańska i Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 28, od wiersza 16 do 22. W tych momentach jest napisane, że gorączka jest konsekwencją nieposłuszeństwa Bogu i Jego prawu. Bóg w tych momentach właśnie zwraca się do ludu, do Izraela, że jeżeli Izrael nie będzie zachowywał Bożych przykazań, Bożego prawa, jeżeli nie będzie pełnił woli Bożej, będzie odchodził od kultu jedynego Boga, dotknie go gorączka. Nie tylko gorączka, różne kary, tam są wymienione różne kary, różne nieszczęście, ale między innymi gorączka. Czyli gorączka jest symbolem niewierności Bogu, odejścia od Bożego prawa. My też tego doświadczamy. My też odchodzimy od Boga. My też często naruszamy Boże przykazania. W nas też nie ma stałości. Jest w nas wiele obłudy, hipokryzji, cwaniactwa, tchórzostwa, gdzie boimy się podjąć Słowo Boże, Prawo Boże w swoim życiu, bo ono jest wymagające. Jest od nas rzeczywiście
bardzo radykalne i prowadzi nas drogą radykalnego życia ewangelicznego. Człowiek jest niestety niewierny, łamie się. I tutaj mamy symbol. Ta teściowa jest w takim stanie, który pokazuje, że to my jesteśmy tą teściową. To my mamy w sobie gorączkę, czyli mamy niewierność, nieposłuszeństwo Bogu. To my łamiemy Boże prawo. W naszym życiu często to się zdarza. Gorączka jest symbolem naszej niewierności, naszego nieposłuszeństwa Bożemu prawu, Bożym przykazaniom. I teraz zobaczmy, co się dzieje. Teściowa sama nie prosi Jezusa o przysługę uzdrowienia. Proszą apostołowie. Co to znaczy? To znaczy, że to jest modlitwa wstawiennicza. Ktoś prosi za nas. Może warto zapytać się siebie dzisiaj, czy my prosiliśmy kogoś o modlitwę za nas? Czy my modliliśmy się za kogoś, kto potrzebował tej modlitwy? Czy umiemy się wstawiać do Boga za naszych chorych braci i siostry? Czy jest u nas właśnie ta dobra cecha modlitwy wstawienniczej za kogoś chorego, cierpiącego, potrzebującego? Czy modlimy się jeden za drugiego? Mąż za żonę, żona za męża, dzieci za swoich, prawda, rodziców, rodzice za dzieci, dziadek, babcia za wnuków. Czy jest ta modlitwa właśnie w rodzinie? Czy pamiętamy o tej wspólnej naszej modlitwie, jeden za drugiego? Teraz popatrzmy dalej. Jezus podchodzi do tej kobiety, bierze ją za rękę. Tu jest bardzo ważny moment. W języku greckim następuje tutaj słowo egeire, czyli chodzi to o zmartwychwstanie. Wiemy dobrze, że słowo egeire nie oznacza tylko wstać. Jezus nie tylko bierze za rękę i podnosi ją. Ta kobieta jest w śmierci. Gorączka jest jakimś symbolem śmierci, nieposłuszeństwa Bogu, odejścia od Bożego prawa. I Chrystus podchodzi do tej kobiety i podnosi ją do nowego życia. Ona doświadcza egeire, zmartwychwstania. To słowo występuje przy zmartwychwstaniu Chrystusa. Jest to słowo, które oznacza powstać do nowego życia, powstać z śmierci. A więc Jezus ją wyciąga z otchłani śmierci, z otchłani niemocy, grzechu, ciemności. I ona co robi? Kiedy doświadcza uzdrowienia, zaczyna posługiwać. Jest użyte słowo greckie diakonia, diakoneim. Diakoneim, diakonia to jest właśnie służba Bogu. To jest służba na chwałę Bożą. Czy w naszym rzeczywiście sercu jest takie pragnienie służyć Bogu z oddaniem i z poświęceniem? Co to ta scena oznacza? O czym mówi, że Jezus przychodzi do domu Piotra? Mówi o dwóch rzeczach bardzo ważnych. Że Bóg jest bliski i nieustannie obecny w naszym życiu. Bliski i obecny, działający, widzący naszą sytuację. Bóg wszystko widzi, przejęty do głębi serca naszą sytuacją grzechu, naszej gorączki, naszej niemocy, nieposłuszeństwa. I Bóg podnosi nas, daje nam zmartwychwstanie. To jest Pascha, Pascha Chrystusa, zobaczcie. Ta teściowa Piotra doświadcza zmartwychwstania w swoim życiu. To jest jej Pascha. Jeszcze Chrystus nie przeszedł ze śmierci do życia, a już doświadcza tego teściowa Piotra zmartwychwstania. Jakby z grobu wychodzi, swojej gorączki, swojego cierpienia i służy. Właśnie o to, czy my umiemy służyć sobie wzajemnie. Kiedy coś się dobrego wydarzy w naszym życiu, czy my też często nie jest tak, że spoczniemy na laurach. Jeśli jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi, że wszystko nam wyszło i siedzimy zadowoleni, żeby nas wszyscy chwalili, docenili, zauważyli. Jeżeli coś się dobrego wydarzy, podziękuj Bogu, uwielbij Boga, służ innym, nie spocznij na laurach. Trzeba służyć i pomagać. Uczynki miłosierdzia, posługa miłosierdzia. Teraz przejdźmy dalej, jakby do drugiej części dzisiejszej Ewangelii.
tej drugiej części widzimy bardzo ważne wskazówki w naszym życiu duchowym. Co się dzieje? Tłumy się gromadzą. Co jest napisane w Ewangelii? Całe miasto przyszło. Całe miasto przyszło do tego domu, aby prosić Jezusa o uzdrowienie. Od wieczora, od godziny 18, kiedy już można było przynosić chorych, bo skończył się szabat, po szabacie, po godzinie 18 można było już przynosić chorych, przychodzili chorzy lub przynoszono chorych, opętanych przez demony. Jezus cały wieczór do późnych godzin nocnych uzdrawiał, pracował. Co to znaczy? To znaczy, że my, kiedy mamy coś do wypełnienia, jakąś pracę, jakiś obowiązek, róbmy to solidnie, róbmy to rzetelnie, tak jak Jezus do końca posługiwał, zmęczony całym dniem i jeszcze do późnego wieczora leczył chorych, uzdrawiał, wypędzał demony. Ciągle pracuje, nie spoczął na laurach, nie odpoczywa, późno poszedł spać. I teraz właśnie jeszcze, co się wydarzyło dalej. Wstaje rano, skoro świt, idzie na modlitwę. Zobaczmy, praca nie jest najważniejsza. Praca jest konsekwencją, czymś wtórnym do modlitwy. Źródłem naszego życia, skuteczności naszego działania, sensowności naszych wyborów i decyzji jest życie modlitwą, to głęboką modlitwą, modlitwą wewnętrzną, medytacją. Jezus kontempluje oblicze swego Ojca. Jezus udaje się na modlitwę, aby czerpać siłę z tego momentu, kiedy jest z Ojcem sam na sam. Czy w naszym życiu nie jest tak, że jest praca, obowiązki, a czasami jak się uda, to jakaś modlitwa? Czy nie jest tak, że właśnie modlitwa jest tylko jakimś trudnym dodatkiem do naszego życia? Modlitwa, tak jak w życiu Jezusa, ma być fundamentem naszych decyzji, naszych wyborów, naszej pracy, wypełnianiu wszystkich obowiązków. Od modlitwy wszystko się zaczyna, nie od pracy. Wstajesz rano, pomódl się, rozpocznij dzień od modlitwy. Rozpocznij dzień od uwielbienia Boga. Pierwsze słowa, które wypowiesz tego dnia, niech to będą słowa modlitwy. I od tego rozpoczynaj każdy dzień. Niezależnie, czy jesteś na emeryturze, czy na rencie, czy pracujesz. Rozpoczynaj dzień od modlitwy. Od krótkiego wezwania imienia Boga. Niech to będzie źródłem twoich pracy, obowiązków i wszelkich działań. Jezus nam o tym mówi. Jeszcze jedna ważna prawda. Kiedy szukają Go, bo wszyscy Go szukają, zobaczmy, to jest bardzo ważne. Całe miasto się zgromadziło. I wszyscy Go szukają. Wszyscy, którzy być może poprzedniego dnia jeszcze nie doszli do Niego, nie zostali uzdrowieni. I co robi Jezus? Jezus nie wychodzi do nich. Chociaż wszyscy przyszli do Niego. Jezus. Idziemy gdzie indziej, do innych miast Galilei. Co to znaczy? To znaczy, że w naszym życiu musi być tak, że czasami trzeba powiedzieć nie, aby zrobić coś więcej. Czasami w naszym życiu trzeba być asertywnym. Coś nie odmówić, czegoś nie dokonać, aby pójść dalej, a zrobić coś więcej, wypełnić wolę Boga. Zobaczmy, święty Paweł, druga podróż apostolska świętego Pawła. Chce święty Paweł iść do Bityni, do Frygii, nauczać, głosić dobrą nowinę. Dobre? Dobre jest dzieło. Chce coś dobrego zrobić. Jest zapał apostoła i święty Paweł jest przekonany, że w drugiej tej podróży apostolskiej ma iść właśnie do Frygii, do Bityni, na północ Azji Mniejszej. A Duch Święty mówi nie. Nie. Pójdziesz do Europy, do Macedonii, tam gdzie cię pokażę. I święty Paweł zmienia plany. Jezus też zmienia plany. Wszyscy do Niego przyszli, a On do nich nie wyszedł, bo On ma inne plany. Plany Ojca. Czasami w naszym życiu trzeba słuchać Boga, a nie siebie. Czasami trzeba słuchać właśnie Boga, a nie ludzi. Trzeba być konsekwentnym.
wypełnianiu woli Bożej. Potrzeba rzeczywiście być samodzielnym w decyzjach. Nie możemy sugerować się opiniami ludzkimi. Sugerować się wolą Boga. To, co mówi Bóg do nas. Jak Duch Święty prowadzi nas. Słuchajmy Ducha Świętego. Słuchajmy, jak On nas prowadzi, dokąd prowadzi. To jest bardzo ważny element naszego życia duchowego. Zobaczmy, że czasami trzeba powiedzieć nie, aby rozpocząć coś więcej. Powiedzieć tak innym, większym dziełom, które są z woli Bożej. I ostatnia prawda wynikająca z dzisiejszej Ewangelii. Jezus Chrystus słucha zawsze Ojca. Wsłuchuje się w głos Ojca. Nie szuka siebie, tylko szuka tego, czego chce Bóg. Dlatego też nie patrzy na sukces. On głosi słowo. Jezus nie przyszedł, żeby uzdrawiać. Uzdrawianie i cuda to są tylko dodatki. Zwróćmy uwagę, główny cel przyjścia Chrystusa, głoszenie Słowa Bożego. Głoszenie dobrej nowiny o naszym zbawieniu. O tym, że Bóg jest miłosierny dla każdego z nas i nas wszystkich kocha, nam przebacza nasze grzechy. A więc moc słowa, głoszenie dobrej nowiny, głoszenie Chrystusa Zmartwychwstałego jest naszym głównym zadaniem. Cuda, znaki, sensacje, jakieś ciekawe wydarzenia mogą być konsekwencją, czymś wtórnym, a nie istotą naszego zadania bycia dzisiaj ewangelizatorami we współczesnym świecie. Amen.